Hej wszystkim. Z tej strony ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable od zera. Wiem, że długo odcinków w SSSO nie było, ale niestety nie było kiedy tego po prostu nagrać. Teraz już wszystko będzie normalnie. Mam nadzieję, że wy się cieszycie, bo ja się cieszę, że w końcu będę mogła, wiecie, tak nagrywać na bieżąco albo gdzieś tam z jakimś wyprzedzeniem, ale nie będę dziś za bardzo przedłużać, bo słuchajcie, mamy tutaj jakieś zadanko. No, i Emilia mówiła, że właśnie nie może mi tutaj wbijać reputacji, ponieważ ona mi bardzo, bardzo pomaga. Dlatego ja muszę zrobić tutaj te zadanka. Słuchajcie, tam wśród tych szajerów biega sobie kucyk? czym mi się wydaje. Aha, ok. Owce na gigancie. Nie wybacz, czy mogę ci chwilę przeszkodzić? Ach, cudownie, jesteś Luisa, prawda? Co za szczęście, że się pojawiłaś! Słyszałam tyle wspaniałych rzeczy o tym, jak pomagasz dosłownie wszystkim na wyspie, niezależnie od zadania. Być może teraz również znalazłabyś rozwiązanie mojego małego problemu. Dziękuję ci, Loisa. Widzisz, powinnam dzisiejszego ranka ostrzyć moje owce. Ale kiedy otwierałam wyjście na pastwisko, usłyszałam huk ogromnej eksplozji zwierząt. Zwierzowiska, get, po drugiej stronie wody. Cał Owce całkowicie się przestraszyły i wybiegły z paswiska, jak poparzone, zanim miałam okazję zamknąć wejście na paswisko. Udało mi się złapać większość, ale ciągle kilka z nich biega gdzieś dookoła. Na pewno wróciłyby same na pastwisko, ale w chwili obecnej zjadają nasze dynie, plądrują kwiatki i udeptują sobie drogę na ziemi dosłownie wokół wszystkiego. Mali uciekinierzy zaczynają biegać, jak oszalali, kiedy tylko zbliżam się do nich, ale ty powinnaś dać radę je schwytać. Czy możesz mi pomóc, Lowisa? Możesz? Dzięki, nie musisz przeprowadzać ich z powrotem. Sama złapię. Powinno uzmysłowić im to, że koniec zabawy. I powinno to. Czekajcie. Samo złapanie powinno uzmysłowić im. Dokładnie tak. Że to koniec zabawy i że muszą wrócić na pastwisko. Wróć do mnie, kiedy uda ci się złapać je wszystkie. Pokémon, czy wszystkie masz? Tak. Złapię wszystkie. Zajdę z konia, bo tak chyba będzie wygodniej. Gdzie jesteś, uciekinierko? Owca zrozumiała, że koniec zabawy. Tu gdzieś była też, w krzakach. Tam coś się błyszczy, widzę ją. Choć to owca. Tu obok jest jeszcze jedna. No i chyba to wszystko. Nie, jeszcze jedna gdzieś jest. Gdzie? Hmm. Owco, gdzie jesteś? A, tu gdzieś. Tu gdzieś. W słonecznikach. Dobra. Teraz już wszystkie? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie? O, masakra. Tu jesteś, aha! No, i teraz super. Ja sobie muszę zobaczyć, czy to jest kucyk wśród tych szajerów. Nie no, spoko, w sumie fajnie, pewnie jest bosem. O, jak słodko! Ale fajnie, że tutaj dali tego kucyka. Naprawdę nie pomyślałam w sumie o tym, że mogą coś takiego zrobić. Wszystkie owce wróciły na pastwisko. Dobra robota, robota. Rzeczywiście, zasłużyłaś na swoją dobrą reputację. Dynie na idealne ciasto. Być może będziesz miała czas, aby pomóc mi z jedną małą rzeczą, Lovisa. Widzisz, moja wnuczka Liza świętuje dzisiaj swoje urodziny i obiecała mi, że jej tata Bob, a mój syn otrzyma ode mnie całą masę dyni, z których będzie mógł przygotować ulubione ciasto – perfekcyjne ciasto dyniowe według przepisu Boba. Byłam tak zajęta całym owczym dramatem, że nie miałam czasu zająć się dyniami dla Boba Boba. Czy będziesz w stanie pomóc w zebraniu kilku dyn dla Boba O Jezu, ile razy mi powiesz, jak On się nazywa? No już dobrze wiem, Bob, Bob, już wiem, zrozumiałam. Ciasto dla Boba, dynie dla Boba, okej. Okay. Pojedziesz później z nimi do Boba. Mieszkam tutaj obok na wyspie, więc nie będzie to długa wycieczka. Zrobisz to dla mnie? Jak cudownie? Dziękuję, cierreczku. O, z kieraczku? Aha, muszę je pozbierać. Najpierw. Tylko pamiętajcie, że to są dynie dla Boba. Bo, bo to nie dla nikogo innego, to, to dynie dla Boba. I trzeba o tym pamiętać i trzeba to powtarzać. Dla Boba, pamiętajcie. Pewnie już zapomnieliście. To ja Wam przypomnę. To dynie dla Boba. <gryw> o nie. No dawać. Dynie dla Boba. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jej I gdzie teraz trzeba jechać? Trochę daleko? Nie, nie w płot! Na pewno nie w płot. Oju. W ogóle bardzo dużo osób mi pisało komentarze czy prywatne wiadomości, że hej, ata! Słuchaj, jest nowy szwed w aplikacji my horse. Czy tam horses. Wiecie, tam ta aplikacja jest na Androidy i na iPhoney, gdzie można wyhodować sobie konia. No, i faktycznie tam pojawił się nowy szwet i uważam, że jest bardzo, bardzo ładny, ale skoro mam tego, to po prostu poczekam na nowe maści. Może będzie jakiś siwek albo coś i wtedy kupię, bo wiecie, jakoś no wolę poczekać. E, witaj, jak mogę Ci pomóc? Och, masz ze sobą dynię od mojej matki? Super. Zaraz zacznę przygotowania na perfekcyjne ciasto dyniowe według mojego przepisu Boma. Poczekaj tylko, żeby zobaczyć, jak Liza będzie się cieszyć. Dziś rano chciałem się zabrać od razu do pieczenia tortu, ale teraz jest na to trochę za późno. Myślę, że jeśli zacznę teraz, to skończę w trakcie dużego rodzinnego obiadu, który ma być podany wieczorem. Wiesz co? Moja córka Liza, której urodziny świętujemy, czekała cały dzień na urodzinowe ciasto. Zrobiłem mini wersję z ostatniej dyni, która mi została. Nie jest duża, ale myślę, że sprawi jej radość to, że może spróbować kawałek już teraz. Myślisz, że możesz do niej pojechać i dać jej tę mini wersję? Dzięki, Lowisa! Stoi zaraz przy padoku. Do zobaczenia wkrótce. O, może w końcu będę miała ten wyścig, bo chyba go tutaj nie mam. Ciema, kim jesteś? Lowisa? Co za urocze imię? Ja jestem Liza. Zaczekaj. Czy ty masz dla mnie dyniowe ciasto? Dla mnie? O, dziękuję, Lowisa. Dyniowe ciasto mojego taty jest najlepsze na świecie. Mniam, mniam. O ja cię co za cudowny kawałek ciasta. Chcę więcej. Zakładam, że będę musiała poczekać do wieczora na kolejną porcję. Ech, ale jestem słodyczożercą. Nie chcę czekać. Lowisa, czy byłabyś w stanie pojechać do Katrin przy kafejce niedaleko portu i zapytać jej, czy nie ma może dla mnie jakieś... Czy ma może dla mnie jakieś słodkie ciasto? Ma naprawdę dobre wypieki. Zrobisz to dla mnie? Zrobisz! Proszę! To w końcu moje urodziny! Proszę! Jestem za mała, żeby iść tam sama. Proszę! <noise> Dziękuję Ci! Jesteś taka miła! Powiedz jej, żeby dała mi duży kawałek. Jestem naprawdę głodna! Ale słodki jest ten dzieciaczek. W ogóle fajnie jest zrobiona. Podoba mi się. Podoba mi się ten dzieciaczek. Spoko. Spoko mogę dla Ciebie pojechać. Jak tak ładnie prosisz. Fajnie, bo wiecie, niektóre postacie tutaj mówią: weź to, zrób, tam to zrób, tam to zrób, a ona proszę, 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 ładnie poprosiła. No, to, to można jechać. Wiecie, w dobrej sprawie. Pojedzenie. No, pojedzenie zawsze można. Dobra, jesteśmy Katrin. Cześć Louisa, jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Kawałek ciasta dla Lizy? To dziecko je za dużo cukru. Nie jest to dobre dla zębów i nie tylko. Nie dam mi się kolejnej porcji ciasta. Zamiast tego dostanie słodki pomarańcze. Naturalne słodycze. Powinna być zadowolona. Nie uważasz? Ech, wiem, naturalne słodycze. Żadne dziecko nie da się nabrać na to, prawda? Trudno, w końcu to jej urodziny. Proszę, weź ten kawałek tortu dla niej. Do zobaczenia! No to musiałaś się nagadać, żeby w końcu dać jej ten kawałek tortu. Prawidłowo. Tak zrobiłby każdy dorosły, prawda? Nagada się, naopowiada, ale i tak się zgodzi. No powiedzcie, że u was też tak jest. U mnie tak było. Na przykład, jak pytałam, czy mogę iść na dwór albo na noc do koleżanki, to proszę, nie, proszę, nie, proszę. No dobre, ale do tej do tej godziny. Ja nie chwili dłużej. Hej, Lowisa. a kawałek pysznego tortu to do, dla mnie? Chyba to powinno być to. Cudownie. Mniam, mniam. Dobre, dobre, bardzo dobre. Obawiam się, że muszę teraz udać się na małą drzemkę, jeśli chcesz zjeść więcej, ci... jeśli chcesz zjeść więcej ciasta wieczorem. Dzięki Łowisa, do zobaczenia. Stój! Ach, chciałam więcej ciasta. Masz jakiś kawałek? Nie proszę! Nie masz żadnego ciasta? Ale może chcesz przetestować mój tor do skoków. Sama go zrobiłam, więc może być dla ciebie za prosty. I jestem tylko małym dzieckiem, więc nie spodziewaj się za wiele. Jesteś przyzwyczajona do super trudnych torów wyścigowych, a nie jakichś tam dzieciaków. Chętnie przetestujesz? Jesteś taka super! Ach, jaka ja jestem szczęśliwa. Mam nadzieję, że Ci się spodoba i że nie będzie dla ciebie za prosty. Ło, pedę dla konia, okej. Tam tam tam, ta <g submarine> Spoko, będę miała przynajmniej więcej do trenowania i bardzo się cieszę, bo tego mi tutaj brakowało. Dawaj klatom, ty jesteś duży koń, to dasz radę tutaj. <gryw> o, nie, nie 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 w pod. Ciach, ciach. Chciałabym ładne zdjęcie zrobić, ale to chyba nie wyjdzie. Wiecie? No właśnie, tak myślałam. Ciach. No, no, zahaczaj o wszystko, co jest możliwe. Jej. No jedź, 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 koń, ruszaj. Co myślisz? Bardzo dziecinny? Myślisz, że jest fantastyczny? Jak super! Wrócić i będziesz chciała wypróbować go ponownie. Chciałam przeczytać, wydrukować. Będzie fajnie, jeśli weźmiesz też kawałek ciasta. Kawałek ciasta? Dałaś mi kawałek ciasta? <grym> nie, dobra, to wystartuję sobie jeszcze raz. Przy okazji zrobię ten wyścig. I generalnie muszę Wam powiedzieć, że jestem lamą nie z tego świata. Przysięgam. Wiecie, co zrobiłam? A to zrobiłam, że nie wpisałam kodu walentynkowego, który był na 200 starkońców. Niestety. <laughs> niestety zapomniałam, po prostu. No, zapomniałam. I, I tak się stało, że teraz jestem biedniejsza o 200 starkońców. No cóż, za głupotę trzeba płacić, jak to się mówi, i tak. <laughs> A tyle osób mi przypominało: Acia, tylko nie zapomnij wpisać kodu. Acia, nie zapomnij wpisać. No i co? Z... No i zapomniałam, no. <laughs> Kto też zapomniał, dajcie znać. Ach, to nie będę sama stratna na te 200 star końców. E, dobra jazda. Dobra, super. Papa, pa, no papa, no papa. Pa. Jedź, 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 bo jestem ciekawa, czy tam jeszcze coś można porobić. Bo widzę, że tutaj się jeszcze błyszczy. A po co ja to robię tak naprawdę? Po co, po to... O, tu jest jakieś zadanie. O, tu jest jakieś zadanie. Słuchajcie, po co ja to robię? Po to, żeby e, odblokować w końcu eponę. Czekaj, poczekaj. Ym, doczytam tylko ostatnią stronę. Ok, Koniec. Książka skończona. To była najlepsza do tej pory. Muszę przeczytać kolejną część, jak najszybciej. Czy masz może egzemplarz opowieść o powrocie Earla? Earla <grych> ze sobą? Nie. O nie! Gdzie znajdę tą książkę? To najlepsza książka, jaką kiedykolwiek. Jaka kiedykolwiek padła mi w ręce i mam tylko drugą część trylogii. Jakiej trylogii? Urodziłaś się w innych czasach, czy co? To najlepsza na świecie książ, seria książek, trylo trylogia Jarla. Pierwsza jest Wojna Erla, następnie Erla Erl kontratakuje, i ostatnia część opowieść o powrocie Erla. <grytanie> Nigdy o niej nie słyszałaś? Szkoda. Dorośli są tacy nudni, niczym, nie, niczym się nie interesują, ty też nic nie kapujesz. Aha, i słuchajcie, tutaj mamy ciekawostkę, znaczy, że nasza postać jest dorosła. To znaczy, jak gdzieś tam słyszą, właśnie, że ona nie jest, wiecie, dzieckiem, chociaż dziwne jest to, że jesteśmy dużo niżsi niż dorośli, ale jesteśmy wyżsi niż dzieci, więc to jest takie, no pół na pół trochę, nie? Ale, no, widzicie, tu macie dowód na to, że jakby, no, jesteśmy dorośli. Taką podpowiedź. Myślę, że się poddaję. Nigdy jej nie przeczytam. Co? Może ktoś ma egzemplarz? Wiem, babcia Dorit! Trylogia Arla była jej ulubioną serią, kiedy była młoda. Pojedź do niej i zapytaj, czy mogę od niej pożyczyć książkę. Dobrze. Ewentualnie dla ciebie pojadę. No, ale widzicie, ale to ciekawostka fajna. Nie myślałam, że trafi na coś takiego. Już wam wiele razy mówiłam, że jak grałam na tym pierwszym koncie, no to zawsze przeklikiwałam. A tu proszę. Cześć, babcia. Cześć, babcia. powiedz o powrocie Erla. Hmm, jestem pewna, że miałam gdzieś kopię, ale tyle czasu minęło, odkąd czytałam to ostatni raz. Jestem pewna, że pożyczyłam ją Donaldowi Budowniczemu. Musiały minąć lata, odkąd mu ją pożyczyłam, więc mam nadzieję, że udało mu się ją przeczytać. Najlepiej będzie, jeśli zapytasz go sama, jest, jeśli nadal chcesz ją pożyczyć. Papa alo, Donalda Budowniczego, gdzie? Aha, tutaj. O, rany. O, rany. No dobra. Ale teraz będę miała o czym myśleć. Słuchajcie, może zrobię jakieś wiecie ciekawostki na temat SSO. Ile postać ma nasza. Ile postać ma nasza lat? Dobrze powiedziałam, myślałam, że coś już poprzekręcałam, ale jest ok No, ale tak, tak właśnie, no ciekawie by było. Wiecie, jakieś tam fakty powiązać. Zresztą Martyna chyba zrobiła nawet na swój kanał takie ciekawostki. Coś mi się kojarzy, jakieś kroniki, i było tam właśnie o naszej postaci. Tak mi się coś wydaje, że tak to było. Hej, Lovisa, co się dzieje? Opowieść o powrocie Erla? Cóż, skończyłem ją czytać kilka lat temu. Książka spadła na... za mój regał z literaturą i znalazłem ją dopiero w zeszłym tygodniu, kiedy sprzątałem. Cudowna książka. Czy możesz ją pożyczyć? Widzisz, Lovisa, nie mam jej już. Dałem ją Jackowi, który zatrzymał się tutaj poprzedniego dnia. Ale to nie była twoja książka, tylko była pożyczona. Nie pożycza się pożyczonych rzeczy. <grych> Halo. Zwrócić ją Doris, kiedy tam będzie. Jeżeli Doris jest nadal Dorit jej nadal nie ma. Najlepiej będzie, jak zapytasz Jacka, gdzie ją ma. Do zobaczenia. A gdzie jest Jack? Jack. Jak mogłeś pożyczyć pożyczoną rzecz? Tak się nie robi, no. Gdzie to jest? Słuchajcie, gdzie, gdzie jest Jack? Kurczę, no. Gdzie to się jedzie? A ła! Matko, nie widziałam przez chwilę. Tak, wjedź w drzwi. Dobrze? Bardzo dobrze. Idealnie. <noise> Idealnie. Wjedź w drugie, dokładnie tak. Gdzie on jest? A tu, to jest ten, co się chowa tak śmiesznie. Jo, jo, jo. Co mogę dla ciebie zrobić? Opowieść o powrocie Erla? Pozbyłem się tej straty czasu. Była okropna. Same litery, żadnych obrazków. Oddałem ją Jill, ponieważ ona lubi takie starocie. Może ją zapytaj? Strzałka. Czy tutaj ktokolwiek rozumie, że pożyczona rzecz nie należy do Ciebie, tylko jest wciąż pożyczona i własnością jest osoba, której ją pożyczyłeś? Cześć, Lovisa. Opowieść... O Jezu, nie chcę mi się już tego czytać. Nie znam takiej książki. Jack mi ją miał dać? Nie obawiam się, że jej nie mam. Jestem całkowicie pewna. To nie jest literatura, którą lubię. Myślę, że musisz ponownie porozmawiać z moim bratem. OK, Czyli, że nas oszukał. Oszukaniec jeden. O co chodzi dziewczynko? Jak poszło z Jill? Dostałaś od niej książkę do ziewania? <laughs> Powiedziała, że jej nie dałem. Co? To kłamczucha. Ona zawsze musi twierdzić, że się mylę. Eh. Albo poczekaj, może dałem ją pani Drake? Tak, to bardzo możliwe. Są przecież tak podobne, mogłem ich nie odróżnić, prawda? Nuda, brzydkie ubrania, brak poczucia humoru. Dlaczego dałem książki pani Drake? Cóż, jeśli mam być szczery, to upuściłem ją, a ona podniosła ją zanim miałem szansę ją podnieść i odmówiła jej zwrócenia, nawet kiedy powiedziałem, że nie była moja. Ona jest zła Luisa, zła i okrutna. Prawie się rozpłakałem, wiesz? Mówiła takie niemiłe rzeczy. Nie mów nikomu Lowisa, obiecaj. Myślę, że możesz pojechać do niej i z nią porozmawiać, jeśli chcesz. Może oddać i książkę z powrotem. Ja się boję. Jack, nie ma to jak prawdziwy facet. No nie. No ale spoko. Dobra, my sobie poradzimy z panią Drake. Okej, okay. pierwszy raz słyszałam muchę w tej grze. Serio? Nie wiem, czy, wy, czy jest tak głośno, że wy to będziecie słyszeć, ale na no serio, było ją słychać. Hello, Lisa? czego chcesz? Błagaj na kolanach. Opowieść o powrocie Erla? Tak, mam to. Tak powiedział, że mu zabrałam książkę? Ha, ma jakiś dowód? Dokładnie, nie sądzę. Czy ty możesz dostać książkę? Ha, dlaczego miałabym ci ją dać? Nie to, żebym czytała jakieś głupie opowiastki. Po prostu cieszę się twoim widokiem proszącej mnie o książkę. Jeśli naprawdę ją chcesz, Lovisa, wiesz co musisz zrobić? Błagaj. Błagaj na kolanach. Przed wszechmogącą panią Drake, która ma tą starą opowiastkę. Młahaha. Nie będziesz na pewno błagać, panią Drake. O cokolwiek, może znajdziesz jakiś inny sposób. Nie możesz tego zrobić będąc w siodle. Co? I serio, będę ją błagać na kolanach? Ups, straciłaś równowagę i upadłaś. Wygląda na zadowoloną. jesteś, jeśli jest coś naprawdę żałosnego, to ludzie, którzy błagają, nigdy nie dostaniesz książki ode mnie. Jesteś słabeuszem, uwielbiam to, uwielbiam to tak bardzo, jak nienawidzę kotków. To zdecydowanie oddaje moje uczucia w tej chwili. ha ha ha. Kojarzy mi się z hienami, z dwa trochę. Jak można nienawidzić kociąt? To wulgarne, podłe, okrutne małe roślinki, ostre pazury, ostre zęby i oczy, które mogą spoglądać w głąb mojej ciemnej pustej duszy. Fuj! Ew, nie obrzydzają. Nie obrzydzają mnie pod każdym na każdym poziomie. Cokolwiek robisz, nigdy nie stawiaj kota w moim pobliżu. Teraz spadaj. No właśnie. Kotka na wypożyczenie. <laughs> To już wiem, jaki będzie tytuł filmu. Kotek na wypożyczenie. Tak ogólnie, to nie wiem, czy dam radę. Wiecie, wszystko skleić wietno, żeby mi się zdążyło to przerobić. A, no dlaczego się zatrzymujesz, koń? Poczekaj, no. Poczekaj. Chwileczkę. Pożyczysz kotka? Witaj! Dzięki za punkty. Oczywiście, że możesz pożyczyć kotka. Masz taką dobrą rękę do zwierząt. Oto mój najbardziej miękki uroczy kotek. Nazywa się Słodki puszek. Zobacz, jaki jest uroczy. Hi, hi. Nikt nie może oprzeć się tej kulce miłości, jaką jest Słodki puszek. Dobra, gdzie go mam, słodki puszek. Słodki puszek jest rudy. Rudy nam pomoże. <laughs> rudy nam pomoże. Wow, 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 wow. wow. Paniu, dlaczego ty mi tak skręcasz dzisiaj? Co? Dlaczego? Dobra, mamy cię. Czekajcie, muszę przełożyć tutaj pada, bo mi przeszkadzał. Ok, już jest dobrze. Proszę kotek. Miał. Ah. Pozbądź się tego! Pozbądź się tego! Proszę, Lowisa, możesz dostać co tylko chcesz, tylko zabierz to paskudztwo ode mnie. Oto książka, którą chciałaś. Masz, weź ją sobie. Aaaa. <grym wytrza> Pozbądź się tego kocora, proszę. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, Lowisa. Lowisa to był najbardziej okrutny, obrzydliwy, opłakany... Mm. Opłakany? Podstęp, jakiego dopuszczono się w stosunku do mnie. Dobra robota, bardzo dobra. Zainspirowałaś mi. Masz świetną przyszłość w GED, ale jeśli znów spróbujesz czegoś takiego zgniotę cię jak papierowy kubek do kawy. Weź książkę i spadaj stąd. Już. Oj, oj oj Dobra, to teraz co mamy? No weź! Gościu, nie zadrzymuj mnie. Dobra, gdzie mamy pojechać? Oddać chyba kotka, tak? O, teraz się nie zatrzymał. No proszę oddać kotka, a potem oddać książkę. Witaj, Lowisa. Tylko spójrz na słodkiego puszka. Spójrz, jaki szczęśliwy jest. Lubicie? Czy również oczarował serce twojej przyjaciółki? Jak cudownie. Chodź, puszek, powiesz Lovisie pa-pa. <grych> Powrót na Wyspę Padok. Co tam za książkę trzymasz? O, oh, opowieść o powrocie Erla? To wspaniała książka, taka ekscytująca. Wow, pamiętam jak lord Kanark powiedział Johnowi Jarle, że jest jego ojcem. To był taki szok, że wszyscy spadli z krzeseł. Kiedy albo kiedy John, 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 rzucił na szynik prosto w puszę, w puszczę wulkanu, Garnok. To było super. Nie czytałaś? O, oh, e, przepraszam, trzeba było cię ostrzec. Spoiler, alert! nie ma to dla Ciebie znaczenia Uf, dzięki za bycie taką wspaniałą lowisa. zabierz tę książkę ze sobą i oddaj komuś, kto chciał ją przeczytać na początku cześć dobra, mamy tutaj tą książkę i jedziemy z powrotem oddać ją tak generalnie jak nie możesz jeszcze skakać no przecież możesz co to było w ogóle za jakieś oszustwo tak, generalnie to ta książka, historia powrotu hrabiego, ostatnia część o ekscytującej serii. Czyli to jest w sumie biografia, tak? Biografia Johna Jarla. Czemu nie możemy my jej przeczytać? W sumie byłoby fajnie, gdyby zrobili jakąś taką ciekawostkę żebyśmy sobie mogli my poczytać co tam się działo, może by nam to jakoś nie wiem, wiecie, otworzyło oczy co do tej historii, byśmy wiedzieli więcej jak się zachować, kiedy tam ten garnok nie wiem, no nie wiem, tak mi się wydaje tak, tak mi się wydaje że byłoby w sumie fajnie no ale cóż no ale cóż Znalazłaś książkę! Cudownie, jesteś najlepsza! Dziękuję bardzo, od razu biorę się za czytanie. Do zobaczenia! Spójrzmy na to. John Jarl powrócił z ekscytującej wyprawy na wyspę Jorvik. To takie ekscytujące! Okej okay, kochani, ja myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!